Cześć, witajcie moi kochani, miło, że mnie oglądacie. Dzisiaj będziemy robić odcinek z takimi bransoletkami. Samemu się je robi. To są takie malutkie gumeczki jakby. La 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 la. A cześć Nikolka. Cześć Tusia. Cześć Kolka. Ej, nie widziałaś może gdzieś Antka? Antka? No szukam go dzisiaj cały dzień. Nie, wiesz co, dawno go nie widziałam. No. A, to może gdzieś gra z królem Julianem, albo gdzieś tam może poszli, gdzieś na jakiegoś mecza, no nie wiem. No szukam go i szukam, nigdzie go nie mogę znaleźć. A co robisz? Ja właśnie nagrywam odcinek, a ty nam przerwałaś. Jesteśmy w trakcie. Naprawdę? Tu mnie wszyscy już oglądają? O nie. A jestem taka bez make-upu, bez niczego, nie uczesana, nic. Oj, Tusia. No to ja idę się naszykować i zaraz do was wrócę, dzieciaczki. Dobrze. To pa, pa, Tusia. Pa, pa. Tusia zaraz przyjdzie, tylko się naszykuje. No to teraz otworzę te opakowanie. O, zobaczcie. Tutaj są takie bardzo kolorowe gumeczki. Widzicie, jak ich dużo jest? Zobaczcie. One się tak bardzo fajnie tak rozciągają jakby. La 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 la. O! Dzień dobry wszystkim, witam, witam. O, nie widać mnie. O, dzień dobry, co Nikolka, jak wyglądam? Fajnie się na szkoła. Super, ale... No, o, nie wiem, czy ten kapelusz nie jest to się dla ciebie troszeczkę za duży. Naprawdę? No nie mów. Myślałam, że wyglądam ekstra w ogóle super. I w ogóle tak czadersko. No powiem ci, że nie? Bardzo ładnie wygląda, ale jakby, jakby był troszeczkę mniejszy. No właśnie tak mi trochę spada, prawda? Ktoś je, halo, widzi mnie tam ktoś? O, okej, jestem. Dobra. Tosia, lepiej chyba idź się przebierz. A ja chciałam tak fajnie dzisiaj, no dobra, no to co, muszę iść normalnie? Okej, a ja się chciałam przygotować dzisiaj. No, no dobrze, dobra, to idę ściągnąć ten kapelusz. Pa, pa. Zaraz do was wrócę, pa pa. No, pa, pa. Taki fajny kapelusz. Oj, tatusia. Dobrze, kontynuujmy. Zobaczcie, tutaj mamy także gumeczki. One są takie bardzo ładne, jak mówiłam. A tutaj mamy haczyki do robienia takich gumeczek. Widzicie? Dobrze. Są jeszcze inne kolory, ale wziąłam takie zwykłe. La, 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 la. Dobrze, to już jestem. Dobrze. Jestem gotowa do nagrywania. Mogę też? O, o ja sobie tutaj usiądę. Fajnie. Nikolka, już dawno nie byłam właśnie tutaj na YouTubie. Fajnie, że jestem już, okej. Okay, dobrze, Tosia, mogę już mówić? Denerwuję się trochę. No, już, okej. Okay. Dobrze, ale dlaczego się... No bo już dawno nie występowałam. A, dobrze. Już właśnie, no dobrze, nie, że już... Okej. Okay. Dobrze, no i niektórzy jeszcze umiem robić gumki, właśnie te bransoletki. A, to są bransoletki. Bez haczyków. Ale ja jeszcze nie umiem, uczę się. To co, zrobimy bransoletkę? Oczywiście, chcesz to się robić? Właśnie dla mnie, nie, nie, ja wolę popatrzeć. Możesz się nie, wolę Stasia, nie. No może. No proszę, a zrobisz mi taką tutaj na rączkę. Dobrze, no, o, super. Muszę zobaczyć. Tak. To zaczynamy. Jest, to miała bransoletkę. Juhu. Super. Dobrze, Tosia, to będzie twoja bransoletka, tak, więc ty sobie wybierz jaki chcesz. Tylko kolor. Naprawdę, ale ty tak fajnie umiesz kolorki wybierać. Ja nie wiem. No dobrze, dobrze, trochę ci coś doradzę. Właśnie, właśnie, tak, tak. Może taki... Super, różowy. Może być. Ale nie wiem, czy ci... Nie, będzie dobrze. Proszę. Róż, taki jaśniutki. O, świetne. Potem... O, ten mi się bardzo podoba, seledyn. Albo, zobacz ten. A, taki ładny, o, też ładny. Dobra. To zrobię po dwa. Takie dwa różowe, dwa takie i dwa takie morskie. Widzicie? No właśnie. Super. Ok. Widzisz, Tosia? No to piękne. Tak, o, ja właśnie chcę taki kolor. Ten mi się zestaw podoba. Dobrze. To ja tak chcę. To proszę. Więc robimy. To na razie na boczek odsunę. I jak to się robi w ogóle? Wam pokażę właśnie. Przygotuję sobie kilka właśnie. Tutaj. Bo to jest chyba trudne, co? No, ja to umiem, ale dla niektórych może być... Może być ciężkie, ale da się nauczyć, mówisz? Oczywiście. Nie będzie problemu. Nie.
Szykowałam sobie troszkę. Dobrze. Najpierw trzeba wziąć haczyk. Mhm. Pierwszy kolor może być taki różowy? Pewnie. Na haczyk. O tak się go łapie. Tak. Ojej. Już mam. Jak ty to zrobiłaś? O tak. Mhm. Dałam na środek. Mhm. Musiałam tylko jeszcze złapać raz. Mhm. Miałam zrobić po dwa razy. Dobrze, to można. Aha. No super. To można, zrobić, oczywiście. To szybko się robi, tylko chciałam pokazać. O, to akurat zobaczymy dokładnie, jak to się robi. Ja to tak szybko robię. Właśnie. Więc możecie nie nadążyć. Trochę powiedzieć. Mhm. O. Ja nie mam taki sposób. Niektórzy robią inaczej, bo jeszcze jest takie coś do pomagania właśnie, ale ja tego nie używam, więc... Aha, i sobie przytrzymujesz palcem, tak wiesz? Tak, sobie tutaj przytrzymuję. Żeby to mi tak nie odleciało. Mhm. Okej, okay, takie ładne kolorki. Super, mi się to podoba bardzo. Nie, jeszcze, jeszcze trochę. No piękne są te kolorki. I może jeszcze. Ale to szybko zrobiłaś. Ale ładny. Podwójnie, żeby właśnie to tak było. Właśnie. Takie? O, świetna. Taka mi się podoba. Dobrze. Teraz tą połowę trzeba w haczyk. Jeszcze umiem taką, że po dwie gumki taką. Grubszą trochę? No, grubszą. Dobrze, to poproszę na rączkę. Ale ona tak bardziej ciśnie. O, jaką mam piękną. Zobaczcie, jaką mam piękną bransoletkę. I świetna jest, no. Mi się podoba bardzo. Zrobię jeszcze dla siebie, ale taką podwójną. O, właśnie. I z jakich kolorków będziesz robiła dla siebie? Ja tylko najpierw sobie schowam. Mhm. Ja lubię taki wzorek, już go dawno wymyśliłam. Mhm. A to się przynajmniej nauczymy trochę tych bransoletek. Jak to się robi? To jest trudne. Podwójny robię. Z takimi grubymi, z grubymi, tak trochę się trudno robi. Taką podwójną. I jeszcze bez jał. Oj, tak. Może być sobie ciekawie. No szybko. Potem schowam, jak wziąłam za dużo. Niektóre mi pękły, jak widać, trochę. One tak, takie są chyba słabiutkie, co? No, bardzo. O. Ale ja mam piękną bransoletkę, teraz jestem jak super. Jak chcesz, to umiem jeszcze zrobić naszyjnik. O, no to pewnie, żebym chciała tak. Umiem zrobić różne ozdoby. Och, no to pięknie. To coś dla mnie na dzisiejszy dzień. Tak? To na razie zrób bransoletkę dla siebie i zobaczymy, jak ci wyjdzie. Podwójną się robi tak samo, tylko dwie gumki się bierze. To trochę trudniej jest. Czarny. To dwie gumki mu trzeba wziąć? Tak. I to jest bardzo trudno. No rzeczywiście, bo ciężko. Trudno to się potem tak nawija. No rzeczywiście. Ale nie jest tak źle. Ten różowy idzie na to. Najłatwiej, no bo ten czarny jest taki bardzo gruby. Możesz to się wziąć i pokazać. I ten różowy, że jest trochę grubszy. A, że jest różnica. Aha, no to spójrzcie. Tam to będzie. Tu jest. O, zobaczcie, jaka różnica rzeczywiście. Nie wiem, czy to jest. O. Jest taki czarny, jest rzeczywiście grubszy. A ten różowy jest taki cieniutki. A, gumka mi pękła. I która biała? No. Tylko jedna. No. Okej. Okay. Ale wyszłaś z tego, tak? Tak, jako wyszłam. Okej. Okay. Mam. O, ale ładnie, rzeczywiście fajna, że taka gruba. No ten czarny jest gruby, ale to jest ciężkie jak nic. Jak tak się robi? Oho, ho. Nie, już znaczy ręka i te palce. Mhm. Znaczy ręka mnie boli od tego. No właśnie. Ale warto.
Mam bransoletkę. No tak, no to jest wiadome. To się robi tak samo, tylko już mówiłam, bierze się dwie gumki. Tylko dwie gumki. I wtedy jest grubsza. Można jeszcze potrójną. No tak, no bo wtedy już będzie w ogóle gruba. No, jeszcze niektórzy robili, że jest taka, że... Taka jakby... Nie wiem, jak to się nazywa. Różne metody są robienia tak, takich gumeczek. Że nie tylko jest taka, że po jednej, że jest taki chudy jeden pasek, bo taka jakby były bardzo dużo pasków, ale z takim jednym. A, no to fajne też może być, prawda? No, muszę się jej nauczyć. No. Z tyłu jest chyba jakieś instrukcje, ale jak się robi takie malutkie. O, malutkie, ale ta też jest fajna. No. Mi się zrobiło. Ale będzie ci super pasowała do bluzeczki w ogóle. Ta musi być trochę bardziej nie ciaśniejsza, takie. Tak. Moja jest luźna. Pewnie. Moja jest luźna. Ale taka fajna. Pasuje ci też. Ciężko się ją robi. Ciekawe, gdzie ten Antek jest. Ja nie wiem, gdzie ten Antek. W ogóle nie wiem. Wiesz? Przez chwilę sobie pomyślę. No, naprawdę. Pomyślisz sobie o Antku, tak? A jego nie ma. O, w końcu trochę relaksu. Mogę sobie obejrzeć Niki, Diki, Riki, Gigi? Czy jakoś tak? Nieważne, super lubię ten film. A ciekawe, co tamte robią. Łobuzy. Julien, hojno. Nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie on jest. W ogóle dzisiaj go nie widziałam. Przez cały dzień. I jak tam ta twoja bransoleteczka? No, dobrze idzie. No, super. No, ładnie. Proszę, może trochę tam coś pogadać. No właśnie nie wiem, to jak tak się skupiłam nad robieniu tych twoich bransoletek, że jak patrzę, bo się chcę nauczyć, jak to się robi. Takie fajne, to teraz będę robiła sobie codziennie i będę przychodziła codziennie z inną bransoletką. Dzisiaj mam taką piękną. Każdy widzi, podziwia mi ładnie. A ty jutro zrobię inną. I będę codziennie w innym. No, jak się nauczę, to już sobie zrobię chyba. To się. No, i tak widzisz, Nikola. I co tam jeszcze? Jaką jeszcze tam mamy tą gumeczkę? Ja muszę jeszcze wziąć czarny. Czarny. Mam dużą rękę. Okej, przyłóżmy. No, może już być dobra. Jeszcze troszkę. Tak? Jeszcze tak na rynku. Znam się, Tosia, No, ja wiem. No, dobra. A ja przyniosłam takie coś fajne, słuchajcie, tutaj takie piękne. I ja, jak mi się już znudzi tam bransoletka, to ostatnio robiliśmy takie piękne bransoletki. We wcześniejszym filmiku będzie taka piękna właśnie, że robiliśmy takie piękne bransoletki. I jak mi się znudzi, to ja sobie ściągnę, o, słuchajcie, pyk. A, Tosia. Tak nie sobie wiem, pyk. Czy one nic nie zrobiło. No na mnie tak, dlatego ja tutaj mam mniejsze. I ja sobie ściągnę, proszę bardzo, i sobie tutaj powieszę na drzewko szczęścia, to jest takie drzewko szczęścia moje. I ono sobie będzie wisiało tutaj, o, taka moja gumeczka. A Nikola mi zrobi następną bransoletkę. Gosia, a może mam lepszy pomysł? Tak, jaki? Może, ale może. No, może. Dobra, może sama sobie będziesz takie. No ja właśnie tak i dlatego... sama sobie tak, jakąś no. Szczepeczkę znajdziesz z tym bransoletek. Ale ja tutaj tą jedną bułeczkę od ciebie przecież tutaj mogę użyczyć, tak, pożyczyć tak, sobie. Oczywiście. No. To jak będziesz mieć mnóstwo, to. Nie, no aż tak dużo to nie mam. No. Dopiero robię. No nie wiem, ile zrobię. Robisz teraz? Znaczy zrobię. Zrobię później. Ale ile zrobię, no to nie wiem, zobaczę. No właśnie, już? Już koniec, słuchaj, już koniec, słuchajcie, koniec bransoletki. Zobaczymy, jak wyszła. Udało się, jest! O, Nikoli palce. No, pokaż, jak wygląda. Ale piękna!
No ta jest czaderska, w ogóle kolorki świetne, mi się podoba, taka super, ekstra. Pięknie. Kiedyś zrobiłam stąd tak. Słuchajcie dzieci, piszcie w komentarzach, jakie wy byście kolory wzięli sobie tak. Do bransoletek, jakie kolory? Zobaczcie, jaki ten jest taki ładny. I zrobimy, zobaczymy, jakie kolorki, kto lubi i jaka bransoletka byłaby stworzona. Tak. Może być pomarańcz, niebieski, nie zielony, jaki chcecie. Taki, żółty. Myślałam, że on świeci w ciemności. Wow! Świeci? Może on jest świecący? To bardzo! No. Dobrze, no to chyba na dzisiaj to już koniec. Mamy piękne bransoletki. Bardzo ładne. Bardzo ładne. 2 hours later. Teraz sobie założę po prostu tak na ten palec. O! Ale wyszło fajnie. Super. Ja kiedyś zrobiłam, tata mi w tym pomógł, bo mi wszystko mierzył i pomagał. Znaczy, że nie robił, tylko podawał gumki. No to kiedyś zrobiłam na wszystkie palce. Tak? Na wszystkie palce udało się tak zrobić? No, że to powinno być o tak, widzicie? Trochę mi się o tak zrobiło, ale jest też ślicznie. No jest fajnie, ładnie, ładnie jest, bardzo ładne. Tobie by się to się... No mi się by nie udało tak, ale jest super w ogóle. No to jesteśmy, mamy już bransoletki zrobione. Tak. Bransoletki wyszły świetnie, kolory piękne. Więc co, żegnamy się i zapraszamy na... Pozdrowienia! Pozdrowienia. Więc pa, pa, my się żegnamy z wami. I subskrybujcie i lajkujcie mój kanał. Jeśli i wam się... pamiętajcie o dzwoneczku. Jeśli wam się podobał dzisiejszy odcinek, to... Może być łapka w górę. Prosimy. Pa, 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 pa. Pozdrawiamy moją fankę Nadię z Piotrkowa, która spotkała moich rodziców. Pozdrawiamy cię, Nadio. Tak. Pa, pa. Pa, pa. Serdecznie pozdrawiamy Oliwię Karch. Pozdrawiamy Wanessę Czarnowską. Pozdrawiamy serdecznie Roxanę Dudzińską. Pozdrawiamy Zuzię Zardzawiecką. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Weronikę Płonkę. Pozdrawiamy Anię Wiśniewską. Pozdrawiamy Domisię Pysię. Pozdrawiamy Sarynkę Ipsdę. Pozdrawiamy Gosię Goraca.